Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Rocky Restarts V4, czyli fanowskiej Dungeon Rompy, którą aktualnie odrywam na kanale. Mamy pierwszy proces klasowy, a właściwie jaskiniowy. No i dotarliśmy do najciekawszego, znaczy najciekawszego to może za dużo powiedziane, ale bardzo ciekawego punktu, jeżeli chodzi o materiał dowodowy, mianowicie do notatnika Glena, czyli ofiary. Przed rozpoczęciem naszej zabawy uroczyście i taką prośbą do was o zostawienie lajka oraz subskrypcji już teraz. Często się o tym potem zapomina, a dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne w pod kątem rozwoju kanału, także dziękuję wam z góry, jeżeli mi teraz zaufacie. No i przechodzimy do zabawy. Chyba zaraz powiesz o tym Ankh, co? Ha. O, ta! Przedśmiertna wiadomość Dena! Cóż, to mówi nam, kto go zabił. Jej, możemy głosować. Prosta bestia. Ale ledwo zaczęliśmy. Przynajmniej pozwól Angeli się obronić. To byłoby świetne, gdyby ona tutaj była. Tak czy siak. Co powiecie o tym, Ankh, co? Myślę, że to w połączeniu z notatką daje nam wystarczający powód, żeby podejrzewać Angelę rozsądnie. O, mi to mówi tylko o tym, że zabójca próbuje nas wrobić. Chciałabym, żebyście spojrzeli na plik Mokumy. A, zapomniałem zabrać swój! Spójrzcie, jak przyczyna śmierci to prawie odcięcie głowy od ran na szyi. Myślę, że umiera się dosyć szybko, jeżeli ktoś by prawie odciął ci głowę. Więc jakby on miał czas na napisanie czegoś takiego. Okej, okay. W sumie nie wziąłem tego kompletnie pod uwagę, ale rzeczywiście on musiał zostać zaatakowany na... Jeżeli to on napisał tę wiadomość, musiał zostać zaatakowany na dwie raty. Pierwsza to ataki w brzuch, potem napisanie wiadomości i potem dobicie przez ranę szyi. Jesteśmy wrabiane, a to tylko to potwierdza. No nie wiem, słyszałem, że kurczaki mogą żyć przez lata po tym, jak mają obcięte głowę. Może Glen też trochę przetrwał. Glen nie jest kurczakiem. On zginął od razu, okej? Glen. To było pewnie tak szybkie, że on nawet nie zdał sobie sprawy, że został zaatakowany. O, Glen. Wierzę, że Alex mówi o Mike'u bezgłowym kurczaku. Anatomia kurczaka i anatomia człowieka są zdecydowanie od siebie różniące. Co prowadzi nas do cudu Mike'a bez głowego kurczaka, na przykład mózg. Interesujące. Szkoda, że mam to gdzieś. Harmony, ranisz mnie. Tak czy siak nie sądzę, żeby Glen mógł przetrwać przez długi czas po tym jakże śmiertelnym ciosie. A jeżeli to zrobił, nie jestem pewien, czy napisanie imienia Angeli byłoby pierwszą rzeczą, która przyszłaby do jego głowy. Absolutnie. Dziękuję ci, Dennis. Jest jeszcze jeden dowód, który mógłby... Jest jeszcze dowód, który wskazuje, że mógł coś jeszcze zrobić, zanim został zabity. Coś, co dałoby mu czas na napisanie. Muszę sobie przypomnieć miejsce zbrodni. Memory search. Czy chodzi o rany na brzuchu? I got it. Mam to. Pamiętacie dwie rany dźgnięte, kłute na jego brzuchu? Może to one były pierwszymi ranami, które otrzymał? I oczywiście, nie jestem pewna, czy byłoby to wystarczające, żeby go zabić, więc może on żył na tyle długo, żeby napisać coś w swoim notatniku, zanim zabójca zdał sobie sprawę, że on wciąż żyje i go dokończył. A, mogę sobie to wyobrazić. Glen leżący na ziemi, łapiąc ciężko powietrze, szybko piszący tak dużo jak może w swoim notatniku, a następnie morderca, bez żadnego opamiętania i szanowania piękna życia, zauważył Glena. Jego dłoń się poruszyła. Napisał. A zabójca szybko podniósł zakrwawiony nóż nad głowę i brutalnie. Przestań! Boże, Hunter jest takim... Takie to było chamskie, nie mogę po prostu. Suki chciałby wskazać, jakby on miał dłoń przy swojej szyi. To chyba pokazuje, że on jeszcze żył chwilę po ataku. Dokładnie! Poddaj się, Marina! Już chcesz bronić swojej dziewczyny, ale to jest oczywiste, że ona to zrobiła. Nie. Znam Angelę i wiem, że to nie jest prawda. Wiecie? Im dłużej na to patrzę,
tym bardziej myślę, że Glenn zginął natychmiastowo. Jeżeli Glenn przeżyłby chwilę po ataku, dlaczego on nie krzyknął? Dwie rany brzucha nie zabrałyby możliwości krzyku, prawda? Nawet jeżeli zabójca zakrył jego usta, chociaż usłyszelibyśmy coś przez ściany, które są... które mają beznadziejne zdolności blokowania dźwięku. Okej. To jest ciekawe w sumie. Rzeczywiście, jeżeli atak był turowy, to byłoby rzeczywiście jakaś zagadka. Tylko tutaj się pojawia coś, co bardzo lubię w tym procesie i co pokazuje, że jest naprawdę on fajnie przemyślany, bo tak naprawdę dalej nie wiemy, czy te rany zostały zadane jako pierwsze i możemy wierzyć w to, że po prostu Glenn rzeczywiście to on napisał tą całą jakby wskazówkę w swoim notesie i potem zabójcę go dobił, a może go dobił ktoś zupełnie inny. Z drugiej strony to może oznaczać, że tak naprawdę on został najpierw dźgnięty w szyję, a potem te dwie rany zostały zrobione, żeby właśnie teraz, żeby nasza grupa się zestawiała. Jest dużo ale i to sprawia, że ten proces już w tym momencie... Czekajcie, muszę to jest coś... O, tego przestawić na biurku. I to sprawia, że ten proces już od... Sama na początku daje tyle znaków zapytania, że nie do końca wiadomo, którą wersję przyjąć, bo jeszcze każda z nich jest poniekąd możliwa. Być może on chciał tak naprawdę jakoś... został zaatakowany przez kogoś znajomego, może nie do końca... Może ten atak go zaskoczył jakoś, no nie wiem, jest tyle, ale... Jestem ciekaw bardzo, czego się dowiemy. Może on się martwił, że ktoś obudzi, więc po prostu przyjął ból i był cicho. Myślałem, że Hunter będzie najgłupszy z grupy, ale całe szczęście to okazało się być nieprawdą. Czy on by nas nie chciał obudzić, kiedy byłby mordowany? Znaczy, żebyśmy mogli mu pomóc? Nie. Wtedy musiałby grać z innymi ludźmi. To chyba trochę zbyt naciągnięte. Każdy by krzyknął, jeżeli zostałby zaatakowany. Taki jest odruch. Zakładam, że zabójca dźgnął go w szyję, zabijając go natychmiastowo. Następnie... ułożył ciało w ten sposób, że on wyglądał jakby miał tyle czasu, żeby sięgnąć do swojej szyi. Podczas początkowego ataku sprawca mógł spanikować i cisnąć go parę razy w brzuch, żeby upewnić się, że on zginął. Albo mógł go cisnąć po tym, żeby stworzyć argument, który użyła Marii. Wow! Angie, a właściwie Marina w tym momencie, a właściwie Angela, Marina i Angie naraz, poniekąd, bardzo słusznie punktują, dosłownie powiedziały właściwie to, co ja przed chwilą powiedziałem. No i powiem wam, że przynajmniej Marina, nie wiem jak pozostałe dziewczyny do końca ocenić, ale na ten moment Marina jest naprawdę świetną uczestniczką tego procesu i jestem już na pewno pewien, że to będzie największy awans w rankingu, jaki mamy. Nie powiem, że jedyne, bo na pewno się sporo w moim rankingu pozmienia. Aczkolwiek coraz ciężej wytypować mi postaci, których nie lubię. Naprawdę. Postaci w tym fangame są naprawdę niezłe. W końcu napisał Ang w notatniku, żeby to wyglądało, jakby to zrobił Glenn w swoich ostatecznych momentach, decydując się napisać imię zabójcy. A wy na to wpadliście w tą pułapkę. Powiedzcie mi, czy zabójca nie zauważyłby, że Glenn pisze to? Dlaczego miałby... Czy on by nie wyrwał... Czy sprawca nie wyrwałby strony? Nie schowałby jej gdzieś? No co jest tutaj bardzo ciemno. Jakby w ogóle Glenn mógł napisać taką rzecz. Znaczy napisać tak naprawdę się nie dziwię. Bardziej bym się... Bardziej te słowa tak naprawdę bronił teorii, że sprawca mógł nie zauważyć tego, że on coś pisze. W ogóle muszę mówić o tym głupim liście. Chociaż nie mam czegoś, co by zaprzeczyło fartowi, że Angela napisała. To nie macie niczego, co dowodzi, że ona to zrobiła. A nie, właściwie jest! Ona napisała swoje imię na dnie, na dole listu, nie pamiętasz? Aż to będzie starcie. Naprawdę, Hunter i Aleksander walczą o koronę największego mózgu operacyjnego tej całej grupy. Jest naprawdę ciężko.
Tak jak powiedziałem wcześniej, w ogóle przepraszam was za mój nos, ale nagrywam dzisiaj całą partię materiału na cały tydzień i po prostu ten nos jest coraz bardziej zepchany, już generalnie mam takie zatoki zawalone ostatnio i przez to mam trochę, gadam bardziej przez usta niż przez jakby cały aparat mowy. I na pewno to trochę słychać, także przepraszam was za to. Tak jak powiedziałem wcześniej, dosłownie każdy mógł napisać taki list i podpisać się jako Angela. Szczerze? Ona w sumie ma rację. Dlaczego Glenn nie krzyknął? Dlaczego on... Dlaczego morderca nie pozbył się notesu? Nie dojdziemy donikąd, jeżeli dalej będziemy próbować przyszpilać winę Marinie. Mamy wciąż dużo do przedyskutowania, a ta notatka bardzo nas rozkojarza. Hej, Marie! Czy ty nie usłyszałaś czegoś zeszłej nocy? Może krzyku? O, racja. Tak, to zdecydowanie nie był krzyk. Brzmiało bardziej jak głośne uderzenie. Jakby ktoś opuścił coś naprawdę ciężkiego, albo zamknął drzwi naprawdę mocno. Wiesz co? Chyba też to słyszałem. I... zignorowaliście to? Chciałem po prostu wrócić do spania, nie sądziłem, że to będzie coś ważnego. Cóż, ja po prostu założyłem, że to Nora, Autumn i Harmony są wkurzające dalej, skoro już musiałem zajmować się ich hałasowaniem wcześniej tej nocy. Ale wciąż mnie to trochę zastanawiało, więc próbowałem obudzić kogoś, żeby mu powiedzieć. Ale nikt nie odpowiadał, więc straciłem zainteresowanie i wróciłem do łóżka. Wróciłaś? Tak. Słyszałem, że ktoś coś mówi, ale nie byłam w pełni obudzona wtedy, więc... Powiedziała mi to tuż przy moim uchu, więc oczywiście to usłyszałam. Myślałam, że mówi do mnie duch, ale nie. To były tylko narzekania Marii. I używając moich zdolności widzenia w nocy, rozejrzałam się po pokoju i zacząłem, że wszyscy śpią. Więc nikt z nas nie wychodzi, żeby zabić Glenna czy coś. Ja, więc Angela była w pokoju, kiedy wszyscy spali? Tak. What? To jest w sumie... Kurczę, Daniel się dziwić temu motywowi zaburzenia osobowości, które dopadło Marii, no, pannę Lowell, tak ją określę. Bo patrząc na to, to jest, teraz mamy jakby zupełnie nowego uczestnika zabójczej gry, który nie ma pojęcia o tym, co robiła jej inna osobowość w momencie, kiedy tak naprawdę działy się jej ważniejsze rzeczy. I ona też poniekąd, nie dość, że nie wie, kto jest sprawcą, załóżmy, że to nie jest ona, to jeszcze nawet nie wie, co ona robiła, co jej ciało robiło w tym momencie. To jest strasznie takie dobijające na swój sposób. Nie mogłaś o tym powiedzieć, kiedy wszyscy nas oskarżali? Cóż, to mógł być manekin, który został położony na łóżku, żeby ona wyglądała, jakby spała, więc... Racja. Melody, czy mogłabyś się skomunikować z duchem Glenna, używając tych swoich rzeczy do polowania na duchy? Właściwie próbowałam to zrobić podczas śledztwa, ale nie byłam w stanie się z nim skontaktować. Cóż, właściwie to mi się udało, ale on po prostu nic do mnie nie mówił. Brzmi jak Glenn. Hej. Może skupimy się na dźwięku, który Marii usłyszała. Pewnie to nie było walnięcie drzwiami, a to wszystko stało się w głowie Marii. To cała zabójcza gra jest w jej głowie. Marii, jesteś w śpiączce i musisz się obudzić. To jest jedyny sposób, żebyśmy do ciebie dotarli. Proszę, obudź. O, zamknij się. Ale bezczelni oni są. Ale ja też to słyszałem? Więc chyba sobie to nie wyobraziła. Może ptak uderzył w którąś z chatek. Może ktoś upadł na śmierć i słyszeliśmy jakiegoś ciało upada na ziemię z dużą prędkością. Hej, Może ta cała zabójcza gra jest w naszych głowach. Zdjęliśmy, kiedy autobus tutaj jechał i teraz jesteśmy w jakimś czyśćcu zabójczych gier. O, to by było srogie. Ale myślę, że twórca gry mógłby w sumie mocno zajajcować, gdyby się okazało, że Hunter zaraz albo już powiedział, albo powie, jakie zakończenie gry, tylko że on gada tyle głupot, że wszyscy pomyślą, o, kolejna głupota, bo to zakończenie będzie nieprzewidywalne. Warto zapamiętać to sobie na pewno. Widzę, że dusza Glenna jest bardzo wściekła na to, jak wyszła z tego świata. Może to, co usłyszała Marii, to... moment, w którym on czymś rzucał.
Może ktoś po prostu spadł z łóżka. Ludziska? To pewnie zabójca poślizgnął się pod prysznicem, kiedy próbował zmyć całą tą krew. Może to byłam ja? Wszyscy rzucają pomysłami i nie pozwalają Aleksandrowi mówić. Muszę zamknąć ich, żeby mógł powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Okej? Okay? Tak, to znowu ja. Chyba zaraz będziemy grać w strzelnicę Emily. Celem tej gry jest uciszenie każdego. Więc jakby to można było przedstawić w grze? Właściwie. Klikaj po prostu na pomarańczowy terc 5 razy, aż zniknie. I ignoruj niebieski terc. Boże święty, nawet mamy oryginalną gierkę. I to bardzo ciekawe. W sumie nie było za bardzo motywu, że ktoś na przykład cichy nie mógł przebić się przez głos innych. To jest fajne. Oczywiście cały terc skacze po ekranie jak szalony, żeby dodać poziom trudności. A ty masz mieć 30 sekund. Ale to jest dosyć proste. A więc bierz się do pracy. Reszta obozowiczów na ciebie czeka. Zajebiste. To duch. To był ptak. Aha, ja muszę... głupi zabójca. To było w naszych umysłach. Aj. Dobra, upadek? Dobra, mamy czas. To był ptak. Stwu! Shut the fuck up! O, zamknijcie się. Aleksander, wyglądasz, jakbyś chciał coś powiedzieć. O co chodzi? Nie sądzę, żeby to było ważne. Mówcie dalej. Po prostu to powiedz. Nieważne, czy uważasz to za ważne, czy nie. Nie zaszkodzi powiedzieć. Tak jak wcześniej powiedział Mokuma, nie mamy limitu czasowego, ani czas nas ogranicza. Okej, cóż. Poszedłem do sklepu o 12:30. Tak mnie prosiła o to Angela. I czekałem tam chwilę, ponieważ, no wiecie, chciałem powiedzieć, że nie jestem zainteresowany. Więc siedziałem sobie na ławce, czekałem. I wtedy zacząłem, że ktoś idzie z lasu, z nożem. Strobałbym go, ale nie chciałem, żeby przypadkowo zabić tę osobę albo coś. Więc po prostu wróciłem do chatki. Stary, powinieneś, wtedy Glenn by nie zginął. Kiedy wróciłem do chatki, zamknąłem, walnąłem drzwi dosyć mocno, jako ostrzeżenie. Okej. Racja. Więc to, co słyszeliśmy, to było walnięcie drzwiami. To próbujesz powiedzieć? Tak. Dlaczego tak ciężko było ci to powiedzieć? Cóż, ponieważ... nie sądziłem, że uwierzycie mi, ponieważ... że się nie bałem. Normalna osoba byłaby przerażona, widząc... kogoś z nożem, kto do ciebie podchodzi z ciemności, ale nie ja. Mówię wam. Skopałbym dupę temu komuś, gdyby nie ta cała zabójcza ra. A nawet jeżeli bym go zabił, na pewno udałoby mi się uciec. Nie chciałem po prostu, żeby reszta z was została zabita, wiecie. Ja, jasne. Chwila, więc poszedłeś do sklepu w 12:30. Ja. Tak, jakieś 5 minut później. I jak długo czekałeś przed całym sklepem? Nie wiem, może za jakieś 2 minuty? Widziałem, jak morderca wychodzi z lasu. Niedługo po tym, jak przyszedłem. Więc Aleksander walnął drzwiami około 12:40, a Glenn zginął o 12:52. W sensie 52 minuty po północy. Roddy, ja przypominam sobie, że obudziłaś się na walnięcie drzwi z Mary i zaczęłaś, że wszyscy są w pokoju i śpią, racja? Mhm. Chyba oznaczało, że jeżeli jedna z dziewczyn na spanku jest sprawczynią, miałby około 12 minut, żeby wykraść się z chatki Angeli i popełnić zbrodnię. Według mnie to jest absolutnie możliwe. Myślę, że to jest trochę śmieszne i kompulsywne. Czy możemy założyć, że wszystkie dziewczyny na spanku są oczyszczone? No nie do końca bym też założył. 12 minut to jest jednak wciąż bardzo dużo czasu. Być może któraś z dziewczyn usłyszała to i po prostu wybiegła z chatki, żeby zobaczyć, co się stało. Być może pomyślała, zobaczyła Glenna, który leżał już taki wykrwawiający się i pomyślała, okej, może to jest czas, żeby go dobić i po prostu wykorzystać sytuację i spróbować się jakoś wydostać z tego obozu.
Nope. Nie! O, dlaczego nie? Melody może kłamać o tym, że wszyscy spali. Może ona i Angela zaplanowały to morderstwo ze sobą i Melody po prostu robi fałszywe alibi. To też jest prawda. Boże, to jest właśnie jedna z takich zalet nawet tak wczesnego wykorzystania tego motywu. Patrzcie, jaka panuje tak naprawdę niepewność. Tak naprawdę każde zeznanie może być podważone, no bo jeżeli ono dotyczy dwóch osób, no to równie dobrze mogą to być wspólnicy, którzy zaplanowali to sobie. To jest fajne. Serio? Więc mówisz, że Melody i Angela zebrały się, żeby zabić Lena i Melody mówi tak, że widziała wszystkich śpiących, żeby oczyścić Angelę z podejrzeń? Ta! Well... Cóż... Myślę, że obudziłabym się, jeżeli ktoś próbowałby wyjść z pokoju. Drzwi do chatki są dosyć skrzyczące, a ja śpię bardzo lekko. O czym dobrze wie Nora i Otum? Och, poluzuj wory! My się dobrze bawimy. Dodatkowo Angela nie lubi Melody czy coś. Angela może udawać, że nie lubi Melody, że nie widzi Melody. Kiedy tak naprawdę one były przyjaciółkami przez cały ten czas i sekretnie coś kombinowały. Dodatkowo, czy to nie Angie wczoraj kontrolowała sytuację, a nie Angela? Nie sądzę, żeby Angie nienawidziła Melody, biorąc pod uwagę, że zaprosiła ją na spanko. W sumie, list był podpisany Angela, a nie Angie, co pewnie zaraz wyjdzie. Wiem, że zauważyliście to w komentarzach jeszcze w śledztwie, które tam już jest trochę do tyłu, względem tego, co ja teraz nagrywam. No i powiem wam, że rzeczywiście to jest na pewno też jakaś ważna poszlaka, bo jeżeli na liście była wpisana Angela, no a tamtego dnia władza jakby na ciała miała Angie, no to coś tutaj po prostu jest nie halo. Angela nie widzi Melody, ale Angie już ją lubi? Co zrobiła Melody? To ty mi powiedz! Czy ty masz coś wspólnego z telewizją? Mhm. Jestem prowadzącą Melody's Paranormal Hunt, najlepszego serialu dotyczącego polowania na duchy w telewizji. O, to wiele wytłumacza. Angela nie widzi każdego. To jest w jakikolwiek sposób związany z telewizją. Sugerowałabym ci, żebyś nigdy nie dyskutowała z nią o telewizji. Nigdy. I tutaj mamy... Jestem ciekaw, czy to jest celowy zabieg, ale ja na to zwróciłem uwagę, więc być może. Zauważcie, że... To jeszcze jest na pewno osobą związaną z telewizją. Alexander Normandy, który nawet gdzieś tam w jakimś dialogu pytał chyba Kim podczas poznawania się, czy kojarzy go z telewizji jako tego zawodnika, takiego, który bierał w tamtym rajdzie, w tamtym miejscu wtedy, jak to wtedy zabawnie wyszło. Co by oznaczało, że Angela tym bardziej nie napisałaby do takiej osoby listu, jeżeli ona nienawidzi osób związanych z telewizją. Naprawdę, wow, fajnie, bardzo fajnie połączone. Ale z drugiej strony Angie... z nią też nie wydajcie o telewizji. Nienawidzi tego jak Angela, ale ten temat sprowadza do niej bardzo złe wspomnienia. O, to wiele tłumaczy. Nie dziwno, że obie zareagowały tak, kiedy wspomniałam o swoim talencie. O, to też racja. A ja nigdy nie powiedziałam Angie o moim show, więc... Chyba dlatego jej nie przeszkadzam. Tak. Angela nigdy by z tobą nie współpracowała, gdyby wiedziała, że prowadzisz serial telewizyjny. Ale teraz powiedziała Melody, ona nigdy nie powiedziała Angie, a Angie była ta, która kontrolowała zeszłej nocy, więc ona wciąż mogła z nią współpracować. Chyba, ale... Dlaczego próbowałaby wyrobić Angelę tymi innymi rzeczami? To właściwie składanie podejrzeń na siebie samo. Może Angie chciała zrobić, żeby to wyglądało, jakby to było wrobienie? I w taki sposób mogła użyć tego jako dowodu, by powiedzieć, że ona nie jest zabójcą. Odwrócona logika, ja też w nią idę, ale myślę, że takie rzeczy to już jest takie po prostu zbytnie kombinowanie i tyle. Może. Ale co z trzeszczącymi drzwiami? Okej, okay, a czy możemy pogadać o tym, kogo widział Alexander wychodzącego z lasu? Ja i dziewczyny byłyśmy przy jeziorze, kiedy to się stało. I sama możliwość, że morderca mógł na nas patrzeć, sprawia, że, no wiecie, chce mi się żygać. O mój Boże, nawet o tym nie pomyślałam. Wiedziałam,
Ja i Suki mieliśmy przeczucie, że jesteśmy obserwowani. Czy ty nie zostawiłaś Sukiego na pomoście, kiedy weszłeś do wody? Ja i Suki możemy gadać z sobą na dystans. Telepatia! Niesamowite! To była jedna z najcięższych rzeczy, które ja i moja rodzina próbowaliśmy doprawić do perfekcji. To szalone, jak waszej dwójce udało się nauczyć tak zaawansowanych rzeczy bez pomocy od mojego lidera. Jestem trochę zazdrosny. Och, to nic. Ja i Suki jesteśmy po prostu najlepszymi przyjaciółmi. Okej, ale kto... kogo zobaczył Alex? Chcę wiedzieć, żeby wiedzieć, czemu skopać dupstro. A możemy jasno założyć, że to był zabójca. Pan Normandy powiedział, że miał nóż, racja? Mhm. Zabójca prawdopodobnie zamordował Glena po tym, jak znalazł jego kryjówkę, a kiedy wracał do obozu, zauważył, że Alex czeka na swoją randkę. A wtedy, kiedy Alex uciekł, przesunął ciało Glena, żeby uciec z obozu. Żeby uciec z obozu, nie wiem, dlaczego tak czytałem. Do obozu. Z jakiegoś powodu. Nie sądzę, żeby Aleksander widział zabójcę. Jest jeszcze jedna osoba, którą mógł widzieć. Kogo Aleksander zobaczył idącego z lasu? O, fajnie, że mam tutaj Denisa. Chwila, czy Denisa nie ma jako obrazka? Tak, żeby wybrać Denisa, musiałbym kliknąć tutaj. Coś chciałbym, żeby wybrać nawet Mokume Chinatsu, co jest naprawdę mega... Jeju. Przeurocz są te gierki. W sensie, to jest akurat minigierka, którą znamy z zwykłych romp, tylko zazwyczaj mam po prostu taki okrąg, który wybieramy. Powiedziałem, że tutaj to było łatwiejsze do zrobienia. Znaczy, serio, myślę, że ta, że Aleksander mógł zobaczyć po prostu Glena. I got it! Ja... właściwie myślę, że to był pewnie Glen. To ma sens. Czy on nie ma ze sobą przypadkiem noża? Correct. Zgadza się! Wygląda to, że ten nóż przetrwańca należał do niego, patrząc oczywiście na jego talent. W sumie sylwetka trochę do niego pasowała. Do czego to by tłumaczyło? Jak on w ogóle tutaj wrócił? On sam tutaj przyszedł. Może on zmienił zdanie co do życia w lesie i chciał wrócić. A dlaczego on w ogóle stąd odszedł? Yeah. Tak, on powinien po prostu z nami zostać. On opuścił to miejsce, ponieważ on... bał się bycia zamordowany, bał się ludzi, bał się Mokumy, bał się wszystkiego. Wow, to ciekawe, ale nie, to chyba nie jest odpowiedź wolna, tylko ja muszę wybrać. Oczywiście bał się bycia zamordowanym. On odszedł, ponieważ jego największym strachem było być zamordowanym. Tak. On powiedział mi, Marii i Wiktorowi o jego fobii parę nocy przed tym, jak nas opuścił. On pomyślał, że jedynym sposobem, żeby poczuć się bezpiecznie, jest jeżeli opuściłby nas wszystkich, ale to oczywiście nie była prawda. A co jeśli... teraz mi przyszła do głowy taka teoria. Co jeśli tak naprawdę rzeczywiście ktoś zaatakował Glena, Glen był przerażony i po prostu osobą, która go znalazła, rzeczywiście była na przykład Marii, albo Kim, albo Wiktor. Ale pasowałaby mi tu Marii, biorąc pod uwagę wszystko, co się dowiedzieliśmy, albo Kim. W sumie obie pasują równie mocno. I po prostu one jakby wykorzystały trochę śmierć Glena, ale też przede wszystkim mu pomogły. Może będąc zabijanym przez osobę poniekąd bliską, osobę, którą już trochę poznał, może czułby się trochę lepiej. A co za tym idzie, może właśnie udzieliły takiego artu łaski, a przy okazji no wykorzystały sytuację, no bo okej, okay, pozwoliły odejść swojemu koledze na zasadach, które ten koledze interesowały. No bo, znaczy no powiem tak, on nie chciał być zamordowany, nieważne czy przez przyjaciela, czy przez wroga, czy przez osobę może mniej znaną, może nie wroga, ale osobę mniej znaną. Nie wyklucza to jednak faktu, że oczywiście ktoś mógł to zrobić, a potem właśnie wykorzystać to, no jeżeli tak już zabił, no to teraz czas pomógł jakby koledze odejść w takim spokoju właśnie i może czas po prostu spróbować samemu stąd uciec. Biorąc pod uwagę, że ta cała paczka trzymała się tak razem, wiecie, Glen, właśnie Kim, Marii oraz Wiktor, to w sumie daje takie całkiem spore pole do popisu, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego motywu przyjaźni, prawda?
Nie wiem, tak jakoś bardzo mi to teraz uderzyło do głowy i w sumie miałoby to całkiem duży sens. Już nie mówiąc o tym elemencie zaskoczenia, gdzie niby zmieniamy protagonistkę, bo Kim jest roztrzęsiona, ale tak naprawdę okaże się, że to albo Kim, albo Marii zabiły. To byłoby ciekawe po prostu, to byłoby najzwyczajniej w świecie ciekawe. Cóż... On zginął... z jakiegokolwiek powodu nie wrócił, więc jakby... On mógł mieć rację. I bądźmy szczerzy. To, że powiedziałaś każdemu o jego planie, prawdopodobnie przyczyniło się do jego śmierci. Wow, Hunter i Nora są całkowicie bezwzględni w tym, co mówią. Absolutnie. Sheesh. Nora, nie mów tak. Tak jak powiedziałaś, Glenn wrócił sam. To nie jest tak, że zabójca poszedł i go znalazł. Tego jeszcze nie wiemy, może zabójca wywabił go z lasu. Jak niby mógł to zrobić? Może listem, takim jak z Aleksandrem? Może? Nie, myślę, że Glenn byłby na pewno ostrożny co do takich rzeczy, biorąc pod uwagę jakby całe te starania, które miał, żeby uniknąć bycia zabitym. Boże, nie może się jakby napatrzeć na to, jakim ciekawym elementem całego procesu jest Marina. Naprawdę jestem dużym fanem, bo no stawiam, że ta postać będzie absolutnie bezcharakterowa, będzie słodka i będzie beznadziejna, a akurat z tych trzech oblicz Marina na pewno wydaje się być mi najciekawsza. Z drugiej jednakże strony na pewno w ogóle cała postać pani Lowell jest po prostu interesująca. On prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że on... że mu się tam nie spodobało i chciał wrócić. Może jakiś zwierzak zmusił go, żeby opuścił to miejsce, gdzie cię stacjonował. Zeszłej nocy padało. Prawdopodobnie on chciał po prostu wrócić, aż minie burza? Powinnam znać dobry powód, dla którego on wrócił. Muszę posłuchać tego, co mówią wszyscy. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o tablet, ale dlaczego on się tak szybko wyładował? Jest monopad. Tak, to pewnie deszcz go zmusił do powrotu. Dzikie zwierzę prawdopodobnie go wystarczyło, biedactwo. Może on czegoś zapomniał? Nie sądzę. On zabrał wszystko ze swojego pokoju. On pewnie bał się ciemności. Mięczak. Hej, zamknij się. Does it really matter why he came back? Czy to na pewno ważne, dlaczego on wrócił? There are a lot of explanations. Jest dużo wyjaśnień. I dowiedzenie się tego nie daje nam informacji o samym mordercy. Okej, jestem to praktycznie pewien. Chyba coś przegapiłam. Muszę się teraz dobrze ich posłuchać. Co ciekawe, postać zazwyczaj protagonisty daje nam takie delikatne jakby podpowiedzi dotyczące tego, na co zwrócić uwagę. Tutaj nie mamy tego. Maybe he forgot something? Teraz Juliana strzamy. I don't think so. No, that's wrong. Tak naprawdę. Nie. On naprawdę czegoś zapomniał. O, zapomniał. Jego pokój wydało się być trochę taki opustoszały z tego, co widziałem. Kim, może ty powiesz, co to było? Ja? Tak, gadałeś z Glennem o tym, więc powinnaś być tą, która powie o tym wszystkim. Jeżeli mam być szczera, nie jestem pewna, do czego nawiązujesz. Pamiętasz? On miał pewną rzecz w swoim pokoju, która powinna być wzięta. Marii, nie jestem zbyt dobra, kiedy stawiasz mnie w takim momencie. Iron monopad. O, racja! Mogła powiedział, że on może odejść, jeżeli będzie pojawiał się na procesach klasowych i zabierze swój monopad. Aha! A kiedy przeszukiwaliśmy jego pokój, zauważyłam, że on zostawił monopad. I w sumie trochę o tym zapomniałam, bo nie sądziłam, że to jest ważne. Jak on mógł zapomnieć o jednej z najważniejszych wymagań tego całego jego planu? Cóż, on nie spał od paru dni, prawda? Wątpię, żeby jego umysł był w odpowiednim miejscu. Może zabójca ukradł to od niego, żeby mógł pomyśleć, że on go zapomniał i żeby nie miał wyboru i musiał wrócić. Gdybyśmy tylko znali osobę, która zajmuje się złodziejstwem. Dlaczego miałbym go je zabić, kiedy byłby w lesie? Dlaczego dodawałabym dodatkowy krok do
zwabienia go z powrotem. Dodatkowo został zamordowany, kiedy ja byłam z dziewczynami, więc... Ja, dlaczego cokolwiek z tego jest ważne? W sumie to jest racja. Te trzy dziewczyny miały takie dosyć spore alibi. Ale z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy świta mi taka teoria, że być może na przykład jedna z dziewczyn nagle odpłynęła kawałek, gdzieś tam dała nura, wyszła po drugiej stronie brzegu, szybko zrobiła co trzeba, dobiła i wróciła, ale no nie trzyma się to trochę kupy, więc może rzeczywiście dziewczyny z nadjeziorka są po prostu czyste. Nie wiem, że to tłumaczy, dlaczego on mógłby wrócić, ale... Czy to pomaga wytłumaczyć, kto go zabił? Nie do końca, ale daje mi to pewien pomysł. To jest dosyć oczywiste, że notatka wysłana do Aleksandra nie została wysłana w celu zbliżenia się, a raczej żeby wywabić go na jego zgubę. Na jego zgubę albo specjalnie wywabić go w to miejsce, żeby był świadkiem czegoś. Może sprawca to sobie dokładnie przemyślał i celowo wywabił Aleksandra, tak żeby ten po prostu znalazł się w odpowiednim czasie, żeby zeznać odpowiednie zeznanie. Pilat to... To było? Ale... Zanim atakujący mógł chwycić Aleksandra, pojawił się Glenn. Powód nie ma do końca znaczenia, ale... Jeżeli by szedł rzeczywiście po swój monopad, to był na dobrej ścieżce, żeby to zrobić. Aż w końcu zginął. Więc myślę, że powinniśmy się to otrzymać. Więc kiedy zabójca zobaczył Glenna, podmienił cele z Aleksandra na niego? Dokładnie, Glenn w procesie odzyskania monopada inadvertently, nieumyślnie ocalił życie Aleksandra, poświęcając swoje własne. Oczywiście, to jest tylko hipoteza i bardzo mocno polega na zeznaniu Aleksandra, które on oczywiście może fałszować. Ale mówisz prawdę, prawda, Aleksandrze? Don't worry. Jestem człowiekiem, który dotrzymuje słowa. Ta sprawa to sprawa życia i śmierci także dla mnie. Dlaczego miałbym kłamać? Cóż, jeżeli byłbyś zabójcą, miałbyś wiele powodów. Okej, cóż, obiecuję, że nie jestem zabójcą. Mordercy Dowora, dlatego właśnie nie zaatakowałem Glenna, kiedy zacząłem do zeszłej nocy. I też przez to, że się bałeś. Nie bałem się? Okej, cóż. Chyba wszyscy możemy się zgodzić, że... że osoba, która pisała do Aleksandra, jest tą samą osobą, która zabiła Glenna. Zgadza się? A jeżeli taki jest, to Glenn, będący ofiarą... Prawdopodobnie nie był w oryginalnym planie, więc Kim, mówiąca nam, więc to, że Kim nam to powiedziała, nie było rezultatem. Rezultatem tego nie była jego śmierć. Jesteś głupi? Nie. Ja, Autumn i Harmony byłyśmy na zewnątrz i pływałyśmy, kiedy Glenn miał zostać zaatakowany. Nie sądzicie, że znalazłybyśmy ciało, kiedy wyszłybyśmy i wracały do naszych domków? Tak, przeszliśmy tuż obok tego, gdzie teraz jest ciało i niczego tam nie było. Dokładnie. Myślę, że ta cała notatka jest zmyślona. Na pewno Aleksander zwabił Glenna z lasu i go zabił. Serio? Mam na myśli wszystko, co mamy na wsparcie i rysów, to notatka, którą mógł sam wymyśleć. Nie sądzę, żeby on naprawdę kłamał. Wszystkie te rzeczy z notatką... naprawdę dają niepotrzebną uwagę, skupiają na nim. Co nie jest czymś, czego się chce, kiedy popełnia się morderstwo. Cóż, on mógł to zrobić, żeby stworzyć sobie fałszywe alibi. Podoba mi się właśnie ta logika, którą ja sam stosuję, czyli postacie bardzo przemyślają jakby krok dalej. Czyli myślą, że dana rzecz może wywołać skutek A, ale też wiedzą, że ze skutkiem A może zsunąć się skutek B i to jest mega fajne. Ja sam lubię tak myśleć, to jest takie myślenie dosyć schematyczne, dosyć stopniowe, ale jednak, no jednak. No i po prostu, no podoba mi się to, bo dużo lepiej może się wczuć temu w rozmowy. Okej, stary, daj spokój, nie zrobiłem tego.
A co z uderzeniem drzwiami? To jest inna część tej jego historii. Może uderzył drzwiami zeszłej nocy z nadzieją, że ktoś usłyszy to i powie o tym podczas śledztwa. Widzicie? Oni nie idą schematycznie, że no walną drzwi i na przykład od razu jest dialog Aleksandra, który mówi: nie, nie walnąłem, przysięgam. Tylko tutaj jest ten taki jeszcze jeden dialog, który mówi, że może to był fake. I tak naprawdę, idąc takim tym, nie można tak robić do końca, bo no, można w takich fejkach brodzić i brodzić. Aczkolwiek, no, powiedzmy, że jest to coś, co, no, ponownie bardzo mi się podoba. O, wiecie co jeszcze? Harmony, o tu! Czy widziałeś Aleksandra idącego tam, w tamto miejsce? Nie sądzę. Ja też nie pamiętam, żebym go widziała. A jest właściwie tylko jedna ścieżka z chater do sklepu, więc na pewno by mijał miejsce, w którym byłyśmy. Wiecie co, ja też nie widziałam was. Chyba mosty i woda są w innych strefach czasowych czy coś. To nie tak działają strefy czasowe. Ej, nie sądzę, żeby Alex kłamał. Przyszedł do mnie po tym, jak zdobył notatkę i wydawał się dosyć szczery. O, wydawał się. Tak, tuż przed tym, jak poszłam spać, on przyszedł zapukać do mojej drzwi i był super zadowolony. On był bardzo zdenerwowany, więc chciał zapytać mnie o radę. Czy powinien się rzeczywiście pójść z nią spotkać? A ja powiedziałam takie: da, nie zostawiaj dziewczyny. A prosił radę, o radę ciebie? Stara, okej, po pierwsze, nie byłem nahypowany. Byłem właśnie dosyć wyluzowany. Emily była tą, która była nahypowana. Ja Emily rzeczywiście dała mi dobrą radę. Jest spoko. Ta, idź do oczywistej pułapki śmierci. Super rada. Cóż. Why exactly wouldn't we have seen? Dlaczego oni by miały, byśmy go nie zauważyć, co? Pewnie przez to, że nie widział. Pewnie z tego samego powodu, dla którego nie widziałyście ciała Jenna. Jesteście pewne w 100%, że wasza trójka pływała przy pomoście, racja? To miejsce jest dosyć odseparowane. Nie jest tak, że pływałyśmy przy jakimś losowym mostku. Wiedziałyśmy, gdzie jesteśmy. Zobaczyłybyśmy Aleksandra i byśmy na pewno zobaczyły ciało Glena. Suki, myślisz, że on się poruszył? Poruszył? Tak. Może zabili Glena gdzieś i przenieśli do ciała później? Nie. Och, tak. Może ktoś go zabił w sklepie? To by było z dala od nas. Nigdy byśmy tam nie poszli. Jak coś mogło przenieść się do ciała? Czy nie byłoby krwi wszędzie po drodze? O, rzeczywiście. Prawdopodobnie sprawca użył ubrań Harmony, te, które znaleźliśmy przysiągnięte krwią, jako takiego zabezpieczenia i wyczyścił własną krew. A następnie oczywiście mógł użyć ciuchów Harmony, żeby posprzątać krew, która była na oryginalnym miejscu zbrodni. Wow! I z tą oto myślą będę was powoli żegnał. Wiem, że trochę w środku, ale z drugiej strony to jest taka luźna dyskusja. Nie sądzę, żeby tutaj było takie coś bardzo ultra ważnego. Mam kolejne farty za sobą. No myślę, że klaruje nam się obraz. Ja chyba teraz najbardziej z tej trójki, którą podejrzewałam Marii. Nie czuję się podejrzewam o jakąś złośliwość. Po prostu myślę, że ona mogła zacząć się od cierpienia i teraz próbuje po prostu stąd uciec. To było w sumie bardzo ciekawe, bo dosłownie wtedy by się spełnił scenariusz mojego piątego rozdziału. Czyli właśnie tam wytypowałem, że w piątym rozdziale ginie Glenn Anderson i zabija go Mary Lambert. Jeżeli to bym trafił w taki nietypowy sposób, to byłoby w sumie całkiem ciekawe. Aczkolwiek zobaczymy. Myślę, że z tego procesu zostanie nam jeszcze z 2 albo 3 odcinki nawet. Także jest co oglądać. Ja się absolutnie nie śpieszę i mam nadzieję, że jesteście już do tego całkowicie przygotowani. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, nie zapomnijcie o najważniejszym, co możecie zrobić dla każdego ulubionego youtubera. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Bardzo wam za to dziękuję, dzięki waszym reakcjom.
subskrypcjom, dzięki waszemu zaangażowaniu kanał po prostu rośnie. Poza tym przypominam, że widzimy się w kolejnym odcinku już jutro, więc długo nie odpoczniecie sobie od procesu. Jutro o godzinie oczywiście 16 macie ostatni w tym tygodniu odcinek Rocky Restarts. No i cóż, oczywiście was na nią zapraszam, zapraszam was również do opisu pod tym filmikiem, gdzie możecie znaleźć wszystkie media społecznościowe, które prowadzę aktualnie tak mocniej. Jest tam m.in. TikTok, Twitter, Twitch, gdzie streamuję od poniedziałku do piątku, zapraszam was serdecznie. Wpadajcie, nie bójcie się, nie musicie zawsze pisać, możecie chociaż posłuchać, zobaczcie jak sobie odpowiadam na pytania z ludźmi itd. Zapraszam was po prostu mocno. No i poza tym... Zapraszam was oczywiście na Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć kanał pieniężnie, jakąkolwiek tam kwotę sobie wybierzecie. Z góry dziękuję wszystkim patronom za to, co robią i jak bardzo pomagają mi po prostu w życiu. Także, moi drodzy, kończymy. Do zobaczenia jutro o godzinie 16. Życzę wam miłego dzionka, udanego weekendu i do zobaczenia, do usłyszenia jutro właśnie o godzinie 16. Także trzymajcie się, hej, pa, pa.